Za oknem zima, mrozy coraz silniejsze, nie ma prądu, nie ma ogrzewania, nie ma internetu, nie ma dosłownie niczego. Taki scenariusz grozi właśnie Ukrainie, bo oprócz agresji ze strony Rosji, o której często słyszymy w mediach, w internecie, we wszystkich social mediach, tak naprawdę na Ukrainie rozgrywa się kryzys energetyczny, który przerasta coraz bardziej w kryzys polityczny, a za chwilę może okazać się również kryzysem społecznym. W jaki sposób doszło do kryzysu energetycznego na Ukrainie i dlaczego jest on groźny nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy? O tym powiemy w tym odcinku. Zostańcie z nami do końca i subskrybujcie kanał. Co się takiego stało, że Ukraina stoi w obliczu długich przerw w dostawie prądu? Od 1 listopada na Ukrainę nie trafia węgiel energetyczny, który jest przeznaczony dla ukraińskich elektrociepłowni. Istniejące zapasy węgla na Ukrainie pokazują, że starczy go na kilka tygodni. I już teraz bloki atomowe działające na Ukrainie pracują niemal pełną parą, a dodatkowo zasoby magazynów gazowych nie są w pełni wypełnione i nie są przygotowane na przetrwanie całego okresu zimowego. Sytuacja skomplikowała się do tego stopnia, że Kijów, który jest podobnie jak Polska skonfliktowany z Białorusią, zaczął sprowadzać prąd z elektrowni białoruskich. W efekcie już od miesiąca przez kraj przetacza się prawdziwa burza polityczna i przedstawiciele partii z różnych opcji oskarżają prezydenta i rząd o to, że nie przygotował kraju na okres grzewczy. Była premier Julia Tymoszenko, przewodnicząca partii Batkiwszyna, mówi wprost: przy temperaturach minus 10 stopni wiele miast już na przełomie grudnia i stycznia może pozostać bez prądu, co wprost będzie zagrażało życiu wielu tysiącom ludzi. Z kolei były prezydent Petro Poroszenko mówi, że układ z Białorusią dotyczący sprowadzania prądu na Ukrainę jest pułapką i w najgorszym możliwym momencie Mińsk zdecyduje, że te dostawy zostaną przerwane. Z kolei przedstawiciele prorosyjskiej opozycyjnej Platformy za Życie, jednej z największych partii opozycyjnych na Ukrainie, zarzucają obecnym władzom, że nie potrafią porozumieć się z Rosją w kwestii dostaw węgla i oczywiście zwracają tutaj uwagę, że oni na pewno potrafiliby to zrobić. Ciosy padają z różnych stron, ale władze, jak to zawsze, uspokajają i twierdzą, że jest budzona panika, nie ma żadnego problemu, węgiel w kraju się znajdzie, będzie sprowadzony m.in. z Kazachstanu, z Polski, z Kolumbii i ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko nie jest jednak takie proste, jakby się mogło wydawać, bo węgiel z Kazachstanu, jego dostawy są opóźniane przez obstrukcję Rosji i Białorusi. Z drugiej strony dostawy węgla z Polski nie są tak duże, jak pierwotnie liczył rząd Ukrainy, a z kolei statki z węglem z Ameryki płyną, ale są sprowadzane przez firmę należącą do Rinata Achmietowa, oligarchy jednego z najbogatszych ludzi na Ukrainie, który jeszcze 2 tygodnie temu był oskarżany przez prezydenta Zelenskiego o zamach stanu, próby przeprowadzenia obalenia władzy. No to jak to jest, jeżeli ktoś organizuje zamach stanu, a jednocześnie sprowadza węgiel do kraju w warunkach kryzysu energetycznego, to po której on stoi stronie? Rinat Achmietow prowadzi swoją grę. Z jednej strony chce dostarczyć węgiel na swoje zakłady i oczywiście jest gotowy sprzedać do państwowych elektrociepłowni. Z drugiej strony, mając wszystkie karty w rękawach, będzie rozgrywał prezydenta Zelenskiego, bo ten w październiku wprowadził ustawę, która w dużym stopniu ma ograniczyć znaczenie oligarchów. To oczywiście podoba się nie tylko Achmietowowi, ale on ma najwięcej argumentów w walce z obecną władzą, bo to u niego jest węgiel i to on też decyduje, ile tak naprawdę węgla będzie produkowało się w kraju, bo większość kopalni jest właśnie pod jego kontrolą. I tutaj dochodzimy do sedna problemu, bo co by nie zrobił Zełenski, i tak będzie źle. Będzie próbował się dogadać z Achmietowem, to de facto stanie się jego zakładnikiem, a opozycja wytknie mu, że układa się z prorosyjskimi siłami. Będzie stał na swoim i próbował zachować ostry kurs wobec tego biznesmena, będzie musiał liczyć się z tym, że zapasy węgla nie wzrosną według rządowych planów, a mnóstwo
ludzi zostanie bez ogrzewania. W całym tym zamieszaniu nie pomaga prezydentowi jego otoczenie. Dziennikarze, media wytykają, że obecny premier Denis Szmygal był byłym pracownikiem korporacji Rinata Achmetowa. Druga rzecz, którą wynoszą, to sprawa Dawida Rahami, szefa frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługi Narodu, który jakoby jest związany ze spółkami, które pośredniczą w handlu prądem w tym dziwnym dealu z Białorusią. Trzecia medialna sprawa to kwestia Igora Kołomoyskiego, miliardera, również oligarchy, który jest blisko związany z obecnym prezydentem i kwestia jego fabryki Zaporoż Stal i wydobycia bitcoinów. Okazuje się, że należąca do niego korporacja Zaporoż Stal podpisała na bardzo korzystnych warunkach umowy na dostawy energii, ale jednocześnie uruchomiła bardzo lukratywną kopalnię bitcoinów. Oczywiście politycy, biznesmeni do niczego się nie przyznają. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Widzicie więc, że sytuacja jest bardzo napięta, bo nie mówimy tylko o tym, że komuś może się nie podobać ten czy nie inny polityk, ale po prostu ludzie mogą spędzić w zimnie i w ciemności najbliższe tygodnie. Słupki poparcia rządzącej partii systematycznie spadają, rośnie również poparcie dla partii prorosyjskich. Już pojawiają się zapowiedzi o organizacji protestów i wszystko idzie ku temu, aby stworzyć atmosferę przesilenia protestów społecznych, które mogą doprowadzić do przedterminowych wyborów. Podobnie stało się w 2006 roku, kiedy w wyniku kryzysu energetycznego, wojny gazowej Rosji z Ukrainą doszła do władzy prorosyjska partia regionów, która odsunęła te siły, które przyszły w wyniku Majdanu pomarańczowej rewolucji. Szczegółowo o tym procesie mówimy w ostatnim odcinku, jak Rosja może bez wojny przejąć wpływy na Ukrainie. Po Majdanie 2014 roku niemal przyzwyczailiśmy się, że Ukraina jest na mocno antyrosyjskim kursie. Natomiast przyjście do władzy lub nawet do koalicji jakiejkolwiek partii, która ma dobre relacje z Rosją, oczywiście wpłynie na jej politykę międzynarodową. I problem polega na tym, że o ile 10 lat temu mieliśmy w miarę poprawne relacje z politykami reprezentującą opcję prorosyjską, to teraz te relacje w zasadzie zanikły. Polityka zagraniczna Kijowa może wrócić do czasów sprzed 10 lat, kiedy były rozgrywane zarówno wpływy prorosyjskie, jak i proeuropejskie. I w tej sytuacji jakikolwiek dialog Ukrainy z Europą będzie się raczej odbywał z pominięciem Polski, co kiedyś nam trudno było sobie po prostu nawet wyobrazić. Będziemy mieli więc na wschodniej flance Białoruś, z którą jesteśmy niemal w relacjach wojennych, i Ukrainę, która nie będzie zainteresowana rozwojem wzajemnych stosunków. Druga pułapka, tym razem dla całej Europy, to wykorzystanie kryzysu energetycznego na Ukrainie przez Rosję. W poprzednich kryzysach energetycznych, kilkanaście lat temu, dochodziło do sytuacji, kiedy Ukraina, nie mając dostępu do odpowiedniej ilości gazu, korzystała de facto z tego gazu, który był transportowany z Rosji do Europy. Oczywiście w tym momencie Rosja stwierdziła, to jest kradzież, nie możecie podbierać gazu, który my sprzedajemy do Europy, w związku z czym wstrzymujemy dostawy. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że w piku kryzysu energetycznego Ukraina rzeczywiście może skorzystać z tych zasobów. Rosja doprowadzi do wstrzymania dostaw gazociągu i powie, słuchajcie, nie możemy liczyć na tego partnera tranzytowego, musicie zrobić coś z uruchomieniem rurociągu Nord Stream 2. On rzeczywiście jest potrzebny Europie. Taką retorykę możemy sobie śmiało wyobrazić. Czyli w efekcie kryzysu energetycznego możemy mieć realizację interesów energetycznych Rosji, a sytuacja geopolityczna Polski może skomplikować się na skutek zmian władz na Ukrainie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to zostaw kciuka, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. Zostańcie z nami!